działają wspólnie. A to oznacza, że wszystkie związki aktywne, substancje aktywne zawarte w jeżówce purpurowej, nie tylko w kwiatach, ale i w całych łodygach zielu, działają synergistycznie, czyli wzmacniają wzajemnie swoje działanie. Nie tak jak w innych roślinach, czasami niektóre substancje, że tak powiem, w jakiś sposób osłabiają wzajemnie, natomiast w kwiatach jeżówki wszystkie substancje aktywne działają synergistycznie. Co jest ważne, właściwie u mnie to już są końcówki zbioru jeżówki, to już jest naprawdę koniec. I co jest ważne, zbieramy jeżówkę, kiedy płatki jeżówki są opadnięte. Spróbuję znaleźć tutaj jakąś taką przykładowy. Tak, to jest taki w miarę dobry przykład. Kwiatki jeżówki purpurowej, płatki są już opadnięte. Ta góra kwiatka jest bardzo mocno wybrzuszona, podobnie jak w rumianku pospolitym. I jeszcze co najważniejsze, te tutaj szpikulce takie muszą być pomarańczowe. To jest taki odpowiedni moment na zerwanie kwiata jeżówki. A co one zawierają? One zawierają m.in. flawonoidy, lipofilne alkamidy, kwas kawowy i jego estry, fenolokwasy, polisacharydy i to wszystko działa łącznie. Jak to działa? Jaki to ma w ogóle wpływ na nasz organizm? Jeżówka purpurowa bardzo mocno wzmacnia nasz układ odpornościowy. Wspiera naprawdę bardzo mocno i jest tylko jedna uwaga, bo nie wszyscy mogą korzystać z działania jeżówki purpurowej. Przeciwwskazania są dla osób, które chorują na choroby autoimmunologiczne. Nie powinny one spożywać naparów z jeżówki purpurowej, natomiast wszystkie inne osoby, które chcą wzmocnić swoją odporność, jak najbardziej. Co ciekawe, badania wykazały, że nie tylko u człowieka wzmacniają odporność, ale też i u naszych zwierząt, u psów, kotów, bądź też u koni. Co robimy? Tak naprawdę suszymy całość, możemy związać w pąki, zawiesić gdzieś na strychu w ciepłym, ciemnym miejscu i po prostu jak wyschną, pokruszyć półtorej łyżeczki takiego skruszonego suszu, zaparzyć bądź też dodać do herbaty i po prostu wypić. Nic więcej nie trzeba. Oczywiście można stworzyć jeszcze, nie wiem, nalewkę z samych kwiatów, można stworzyć ocet z jeżówki, który bardzo mocno polecam, on zaskakująco ładnie pachnie. I co jeszcze? Dbajmy o to nasze zdrowie, nim nas choroba dopadnie, a nie jak już nas dopadnie i ola Boga walczymy o odporność. Zacznijmy walczyć o naszą odporność o wiele wcześniej. Już przy końcówce lata warto zacząć myśleć o tej naszej odporności na jesień i zimę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym filmie.